Cześć, tu Damian. Dalej jesteśmy w klimatach właśnie stanu surowego i w dzisiejszym materiale odpowiadam na pytanie, czy murując ściankę działową powinieneś ją murować aż do samego stropu, czy też zostawić jakiś luz, a jeżeli tak, to dlaczego? Słuchaj, jeżeli będziesz samodzielnie wykonywał właśnie murową ściankę działową, musisz zwrócić uwagę, pamiętać o tym, bo jest to żelazna taka zasada, że ściana działowa nie ma prawa pod żadnym pozorem dotykać właśnie stropu. Dlaczego? I czym to ewentualnie w takim razie tą lukę zastąpić? Słuchaj, generalnie chodzi o to, że jednak no, ściana działowa tak nie może ona dochodzić jakby do samego stropu, a wynika to z tego, że ponieważ strop pracuje, prawda? To nie jest tak, że to jest sztywne, nie, tylko to jednak wszystko pracuje, to obsiada, tak, to się ugina. I gdybyś w tym momencie teraz ściany działowe murował do samego końca, do samego sufitu stropu, istniałoby ryzyko po prostu, że z czasem, zwłaszcza w nowo powstałych budynkach, prawda, ten ciężar by obsiadał i ta ścianka działowa, zwłaszcza na samej górze, mogłaby pękać, nie? Więc musisz właśnie zostawić jakieś 2 cm około, tak? Nie jest to tutaj, nie ma tutaj żadnych norm, ile to musi być, ale ja zawsze zostawiam jakieś te 2 cm luzu pomiędzy ścianą działową a stropem, żeby to mogło wszystko pracować. Więc czym w takim razie uzupełnić ten ubytek, tak? Tą szczelinę pomiędzy ścianą działową a stropem? Słuchaj, najlepiej nie używaj żadnego zapraw cementowych do tego, tak? Więc użyj najlepiej do tego, sprawdzają się tutaj pianki niskoprężne, bardzo dobrze wypełniają szczelinę pomiędzy ścianą działową a stropem, są na tyle elastyczne i giętkie, przez co jeżeli ewentualnie strop pracuje, tak, no to ten ciężar się na tyle jakby rozkłada, tak, że ściana działowa nie ma prawa pękać. Także nie wiem, czy widzisz, ale widzisz, czy nie widzisz? Ale jeżeli zwrócisz uwagę, to tam się jest ściana działowa, kończy się właśnie ze stropem i nie ma tam żadnej zaprawy cementowej, a jest właśnie pianka niskoprężna. Także pamiętaj, tak? Pamiętaj, ponieważ no, jeżeli mówimy o starych budynkach, to po prostu no, niekoniecznie już strop, tak? Budynek na tyle obsiadł, że niekoniecznie musi to pękać. Aczkolwiek, jeżeli będziesz budowę robił na nowo, pamiętaj, lepiej, jak ktoś mówi, strzeżonego Pan Bóg strzeże, lepiej zostawić ten luz, żeby to wszystko móc spać spokojnie, aniżeli potem pluć sobie w brodę, że czegoś nie zrobiłeś, nie? A mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału już będziesz wiedział, że luz musi być pomiędzy ścianką działową właśnie a stropem. Daj łapkę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba, pytaj w komentarzach, jeżeli masz jakieś pytania, zachęcam Cię gorąco do obejrzenia innych filmików, na przykład pokazywałem, jak kotwić na przykład ścianę działową, tak? I co? Mam nadzieję, to tyle. Do zobaczenia. Siema, mówił Damian Budowlaniec.